normalność to jest dość, no teraz dziwne słowo, bo to już półtora roku trwa ta pandemia i taka normalność to dla mnie przynajmniej możliwość takiego spotkania się bez żadnych ograniczeń z ludźmi, wyjście gdzieś na przykład do restauracji, w której jest pełno ludzi, takiego tłoku mi też trochę brakuje. I żeby nie mieć z tyłu głowy, jak jest tak dużo ludzi, że ojej, coś jest nie tak, to... No za chwilę będzie 50 zakażeń i będzie zamknięta impreza. Żeby nie funkcjonować w takim lęku nieustającym. Będzie nowa normalność. Mamy to bardzo łatwo przypisać do historii czarnej ospy. Ona wraca pomału i pomału będziecie ją odczuwali, ale gdzieś tam z głowy zawsze z tyłu będzie ten, powiedzmy, SMS, przyjmij szczepionkę, zgłoś się na kontrolę. Ja byłam na przykład osobą poszkodowaną, że ja nie mogłam zorganizować takiej osiemnastki, o jakiej marzyłam. I to chyba najbardziej mnie boli, że straciłam jakby te lata takiej młodości, gdzie można się wyszaleć. Musiałam się oswoić z lękiem, który młode pokolenie swoją reakcją na pandemię wywołało we mnie. Moment, w którym usłyszałam, że rzeczywiście jesteście straconym pokoleniem dla potomnych. W różnych domach różnie się działo, więc też był przepływ informacji dotyczący tego, gdzie trzeba troszkę wyluzować, wyciszyć, żeby kogoś nie angażować w jakieś zajęcia szkolne czy klasowe, bo dzieje się źle. Pierwszym zawodem moim jest strażak, więc tutaj potrafię w masce pracować w odcięciu, ale to jest naprawdę trudne w dużych rękawicach znaleźć choćby dostęp do żylny, żeby podać te leki, gdzie czas. No, udzielenia pomocy powinien być taki sam, nie dłuższy. To był duży kłopot. Tak. Tutaj była ta kwestia stresowa, że po staniu pacjenta widziałem, że mam rozdarty kombinezon na przykład. To. I teraz czy wracać do domu, do żony i dziecka, czy czekać na wynik badania w samochodzie na ulicy? Na pewno ta uczciwość zawęziła się do takiego miejsca, gdzie my sami chcemy się czegoś nauczyć, a nie, że coś trzeba zdać. Zdroworozsądkowa kalkulacja po prostu, tak? I określenie priorytetów. Tak, ale warto zaznaczyć, że to każdy sam sobie te granice wyznaczył. Co mi się bardzo podobało, to jest sprawdziany przeszły na trochę inną formę. Na taką, gdzie musimy sami znaleźć informacje, znaleźć to, co jest najważniejsze i sami na przykład przeanalizować tekst. Chyba zdrowy rozsądek w tej dziedzinie, jeżeli chodzi o wasze potrzeby i o to, co możemy zrealizować akurat w naszym państwie, no to jest... No tutaj czymś niezbędnym, nie? A czy pamięta pan to pierwsze wrażenie po założeniu kompletu wyposażenia, pierwsza myśl? Zabije się. Zwłaszcza w momencie jadąc na sygnale, jeszcze mając pacjenta z tyłu, to było ciężkie. To była ta kwestia, może dać sobie spokój, wrócić do domu, do żony, po co ryzykować? Dlatego to najbardziej nas, medyków, bolało, jak słyszeliśmy mafia covidowa, po co pan to zakłada, a to ja mówiłem rodzinie, że pożegnajcie się, bo nie wiem, czy wróci, tak? To jest ta kwestia w medycynie chyba trudniejsza od tych lat nauki, anatomii, jak przekazać komuś, że być może ostatnio raz w życiu kogoś widzi, jak słyszy w radiu, w telewizji od sąsiadki ściema, ja chodzę bez maski, nic nie chwyciło. No ja usłyszałam w którymś momencie, że po prostu nie ma mnie wcale. Chociaż siedziałaś. Jestem za drzwiami, jestem w pokoju, ale dla rodziny nie ma mnie wcale i muszą sobie ze wszystkim radzić sami. Ja myślę, że nie wszyscy nauczyciele jednak tyle czasu poświęcili faktycznie, nie byli tak zaangażowani w ten proces edukacji. I byli też na pewno uczniowie, którzy nie byli zaangażowani w ten sposób, bo to po obu stronach, myślę, tak samo działało. To jest wszystko bardzo ludzkie, tak? I kwestia podejścia, zaangażowania, zastosowanych metod. My tak naprawdę nie wiemy, co działo się u nas wszystkich w domach. Już nic nie będzie takie samo, tak? Na pewno nie wrócimy do takiego nauczania, jakie było przed pandemią. Ponieważ nauczyliśmy się nowych technik, to pokazuje, że chyba trzeba będzie pewne rzeczy zmienić.